Halo, halo, witam bardzo serdecznie, z tej strony kanał Kayllie i wiem, że to troszeczkę późno, ale drobny filmik dotyczący Sage'a Awakeninga, który wychodzi już jutro. Chciałem tutaj, żeby ten filmik rozpoczął dyskusję, zanim będziemy mogli dorwać się do Sage'a Awakeninga jutro, to chciałbym, żeby była drobna rozmowa. Chciałem usłyszeć, czy poczytać w zasadzie wasze komentarze i opinie na temat Sage'a Awakeninga na podstawie tego, co można zobaczyć na jej głównej stronie. Jeżeli ktoś nie widział, to w opisie tego filmiku może przejść do dwóch filmików. Jeden z nich tutaj teraz oglądamy. I no co przede wszystkim możemy powiedzieć, jest to połączenie w zasadzie Zeusa z Spartaninem, przynajmniej w taki sposób mi się kojarzy właśnie jego broń, czyli taki trójząb magiczny, w zasadzie to dwójząb, jak teraz możecie zobaczyć. No i sam outfit przypomina mi właśnie takiego Spartanina, chociaż no, jest to połączenie takiego no, maga, no to jest w zasadzie półbóg, więc naprawdę wygląda to niesamowicie, szczególnie ten skill Lightning Prison jest naprawdę świetny i wydaje mi się, że obrażenia będą naprawdę na ogromnym obszarze. Co się troszeczkę obawiam, jeżeli chodzi o PvP, sami wiemy, jak to wygląda z Wizardem Succession i nie tylko. Coraz więcej właśnie klas się pojawia, a mają się jeszcze pojawić dwie w tym roku, że mają naprawdę ogromne obszary zadawania takich obrażeń. A Sage, który tutaj został pokazany, chyba zostały pokazane cztery jego umiejętności, coś koło tego. Zobaczcie sami to. No to naprawdę no zadaje, mam nadzieję, normalne obrażenia, chociaż podejrzewam, że no, sami wiemy, jaka jest historia tworzenia klas przez Pearl Abyss, albo są zbyt słabe, albo zbyt mocne. Mi się wydaje, że w przypadku Sage Awakeninga będzie to drugie. I jeżeli chodzi o te animacje, to obawiam się, że będzie zbyt dużo ta klasa miała iframe'ów, szczególnie na przykład ten Divine Executioner. Na pewno to będzie miało iframe i zastanawiam się, ile takich umiejętności będzie. Również movement tej klasy przypomina troszeczkę Wizarda Succession, szczególnie, że Wizard Succession potrafi się naprawdę przemieszczać szybko, teleportując. No to Sage Awakening ma coś podobnego, że naprawdę potrafi się przemieszczać z jednego na drugie miejsce w zasadzie w mgnieniu oka. I obawiam się, że to może być troszeczkę problem. Sami wiemy, jaki jest upierdliwy Sage Succession. Wydaje mi się, że Awakening nie będzie inny. Więc ja nie jestem fanem, niektórzy wiedzą, nie jestem fanem magicznych postaci, szczególnie tych, co potrafią walczyć na zasięg, ale no cóż, zobaczymy. Tak więc to będzie taki drobny filmik, szybki, więc zachęcam do komentowania. Bardzo chętnie poznam waszą opinię, jeżeli chodzi o Sage'a. Mam nadzieję, że słuchając mnie jakoś nie zmieniłem waszej opinii co do tej klasy. Może coś pominąłem, tak więc dajcie znać. Po prostu komentując pod tym filmikiem, postaramy się tutaj zrobić jakąś drobną dyskusję na temat tej klasy, no i jutro zobaczymy, kto faktycznie miał rację. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu, czyli do jutra, bo jutro będą patch nocy. No i cóż, Sage Awakening chyba też. Do usłyszenia, yo yo.